Tak jak mówiłem, potrzebny mi ktoś do mycia okien, kto będzie pracował bardzo, 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 bardzo wysoko i nie będzie się bał. 6 razy bardzo. O, całkiem sporo razy bardzo. Ale wie pan co? Giorgio świetnie się wspina, bo jest małpą. Gratuluję ci. Okna mają być czyste do 2:15. Dasz radę? Tu masz potrzebne rzeczy. I fajną czapkę. Ale mycie okien to poważna praca. Poważnie podchodzisz do pracy. Podoba mi się to u małpy. I nie zwracaj uwagi na ludzi w środku. Nie bądź wścibski, bo to się źle skończy. George obiecał, że będzie grzeczny. Ale małpki mają słabą pamięć. George zastanawiał się, czy żyrafa ma takiego przyjaciela jak pan w żółtym kapeluszu. Żyrafa i zebra nie chciały się przywitać. Może po ciemku nie widziały George'a. W pokoju wcale nie było zwierząt. Coś niesamowitego. Cienie mebli wyglądały jak zwierzęta. A gdyby tak pokazać innym to niebywałe zjawisko? Chcieliśmy panu pokazać, jak wygląda ten kolor na ścianie, nim wszystko pomalujemy. Sam wybierałem ten kolor. Wszyscy mówią, że to smutny pokój. Dlatego chcę go ożywić. Ale nie jestem pewna, czy właśnie o takie ożywienie panu chodziło. George ucieszył się, że ma komu pokazać swoje dzieło. Ludzie nie wyglądali na zachwyconych. Może muszą to zobaczyć jeszcze raz. Teraz i przy zgaszonym świetle, i przy zapalonym wszyscy widzieli te same zwierzęta co George. Wyście to zrobili? Nie, to pewnie zrobiła ta małpa. George widział wcześniej tak niezadowolonych ludzi. Na ogół lepiej zostawić ich samych na jakiś czas. George! Przemalowałeś pokój, niegrzeczny małpiszonie? Nie wiem, jak ci podziękować, George. Tak, wiem. Dziękować? 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 Widzisz, ja bym pomyślał, że to jest konik. Ale ojejku, to jest zebra. Coś takiego mógł wymyślić tylko geniusz albo małpa. Wynajmę ten pokój jako pokój tropikalny szklanego. George, połowa szklanego pałacu jest pusta, ale z takimi pokojami jak ten, na pewno ta połowa już niedługo będzie zajęta. Jak minął dzień? Świetnie. George był dziś w nowej pracy i poszło mu rewelacyjnie. Cieszy się, że wróciliśmy. Serdel bardzo się cieszył, że George wrócił do domu. A w mieście panował spokój i porządek. On chyba ciągle jest głodny.